Bardzo proszę pana posła Michała Jarosa o przedstawienie sprawozdania komisji. Szanowna pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. W imieniu Komisji Finansów Publicznych chciałbym zaprezentować państwu sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3790. Projekt uchwały przyjętej na posiedzeniu Sejmu w dniu 10 lipca 2015 roku został przekazany do rozpatrzenia przez Senat, który to na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2015 roku wprowadził do jej tekstu 4 poprawki. Poprawka pierwsza, troszeczkę omówię te poprawki. Pierwsze uzasadnieniem tej zmiany jest fakt, iż zakres przedmiotowy rozpatrzonej przez Senat ustawy obejmuje 3 odrębne zagadnienia regulowane w 4 ustawach. Żadnej z nowelizowanych ustaw nie można uznać za wiodącą w stosunku do ustaw pozostałych, w których zmiany miałyby być jedynie charakter niezbędnych konsekwencji. Tą poprawkę komisja rekomenduje odrzucić. Poprawka druga. Ta zmiana to przepis dotyczące zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Senat podjął decyzję o zmianie normatywnego wyrażenia zasady in dubio pro tributario, kierując się brzmieniem pytania trzeciego zawartego w postanowieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 roku o zarządzeniu ogólnopolskiego referendum. Przepis ordynacji podatkowej powinien być maksymalnie bliski wskazanemu pytaniu referendalnemu, czy jest pani, pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. Jak chcę wyjaśnienie do tego pytania, udzielenie odpowiedzi pozytywnej tak oznacza zgodę na bezpośrednie wpisanie do ustawy ordynacja podatkowa zasady, zgodnie z którą w przypadku istnienia wątpliwości prawnych organ zobowiązany jest wątpliwości to rozstrzygać na korzyść podatnika. Tak więc zasada in dubio pro tributario ma obejmować przypadki, w których brzmienie przepisu dopuszcza różne i równoważne jego wykładnie. Ponadto warto zwrócić uwagę, iż kwestionowany przepis nakazuje rozstrzygać nienadające się usunąć wątpliwości na korzyść podatnika. Poza zakresem przepisu pozostaje więc objęcie nakazem uwzględniania wątpliwości na korzyść podatników, na korzyść płatników, inkasentów, następców prawnych i osób trzecich odpowiadających za zaległości podatkowe. Poprawka Senatu zmierza do rozszerzenia zakresu artykułu 2a ordynacji podatkowej także na innych niż podatnicy adresatów przepisów prawa podatkowego, gdyż w innym przypadku wskazana grupa podmiotów byłaby pozbawiana ochrony wynikającej z nakazu rozstrzygania wątpliwości na ich korzyść. Tą poprawkę komisja rekomenduje przyjąć. Poprawka trzecia. Sens tej zmiany jest tożsamy z uzasadnieniem poprawki pierwszej i ją również komisja rekomenduje odrzucić. Poprawka czwarta. Ostatnia wprowadzona przez Senat poprawka usuwa sprzeczność pomiędzy przepisami i skreśla rozwiązanie, zgodnie z którym podatnik na żądanie kontrolującego jest obowiązane zapewnić dostęp do dokumentacji w miejscu jej przechowywania. Zgodnie z artykułem 80a ustęp 1 zdanie 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej kontrolę działalności gospodarczej przedsiębiorcy przeprowadza się w miejscu przechowywania dokumentacji jedynie za zgodą kontrolowanego. Jednocześnie zgodnie ze zdaniem drugiego tego przepisu kontrolowany jest obowiązany do zapewnienia dostępu do dokumentacji w miejscu jej prowadzenia lub przechowywania, jeśli udostępnienie jej w siedzibie może w znacznym stopniu utrudnić wykonywanie przez kontrolowanego działalności gospodarczej. Przepis ten z jednej strony pozwala na przeprowadzenie kontroli w miejscu przechowywania dokumentacji tylko za zgodą przedsiębiorcy. Z drugiej strony stanowi o obowiązku zapewnienia dostępu do dokumentacji w miejscu prowadzenia lub przechowywania, jeśli udostępniania jej w siedzibie może utrudniać prowadzenie działalności przez przedsiębiorcę. W celu usunięcia tej sprzeczności Senat zdecydował się na skreślenie zdania drugiego w przedmiotowym zapisie i tą poprawkę czwartą komisja również rekomenduje przyjąć. W związku z tym, tak żeby podsumować, pierwszą i trzecią Komisja Finansów proponuje poprawki odrzucić, a poprawkę drugą i czwartą Komisja Finansów Publicznych rekomenduje przyjąć. W związku z tym, szanowna pani marszałek, panie ministrze, proszę o przyjęcie sprawozdania Komisji Finansów Publicznych do uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, druku nr 3790. Dziękuję bardzo.